Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w piątym odcinku. Zagrajmy w ciemności Gordota. Moi drodzy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku było ciężko i nie udało nam się za wiele zrobić. Znalazłam bardzo fajny sposób na to, jak odbugować grę i miejmy nadzieję, że to teraz zadziała tutaj. Pomógł mi na to wpaść Damian, bo oczywiście jestem debilem i nie wpadłam na to w życiu. Także spróbujemy teraz sobie wejść i jeżeli to nie był bug, to teraz powinno być już wszystko ok. Nie, to był jednak całkowity przypadek. Jednak to nie zadziałało tak, jak zadziałać powinno. Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Boże. Co ja robię? Gdzie jest mój kolega? Mój kolega się chlepie z tego, co widzę. Dobra, a mi się tak jakby udało przeżyć, ale ja sobie tego jakby nie wyobrażam teraz. Musimy spróbować... Okej, mój gościu mi pomaga. Gorzej w to, że teraz ostrzeliwuje mnie ten pan, niemiły bardzo. Dobra, możemy... Raczej musimy spróbować pewną rzecz zrobić. Jasper, czy ty możesz mi w czymś pomóc? Jesteśmy na miejscu. Przeraża mnie to miejsce. Mam nadzieję, że wszystko splądruje, że szybko splądrujemy ten grobowiec i wrócimy do obozu. Jasper. Jesteśmy Oldrickiem. Powiedziałeś Gomezowi, że poluje na orków, tak jak mam w zwyczaju? Tak, myślę, że nie zaprząta sobie nami głowy, szczególnie, że dostał wczoraj nowe niewolnice z zewnętrznego świata. Bardzo dobrze. Do krypty jeszcze kawałek za mną. Rozkaz. Bardzo fajnie, tylko że ja bym chciała zauważyć taki fakt, że no, halo, ja mam, raczej powiedziałabym, że nie mam życia. Mamy miecz Oldricka, tak, jesteśmy Oldrickiem. Wszystko fajnie, pięknie i w ogóle, tylko że, moi drodzy, no, jest problem, bo my nie mamy praktycznie życia. I teraz mamy do pogadania z pewnym panem tutaj. Co ty robisz, gościu? Widzę, że gościu umarł, ale się troszeczkę zbagował. O proszę, jesteśmy przy krypcie. Gdzie zawsze jest... Przechodzimy z kim? Z Miltenem. Nie sądziłam, że będziemy w takim oto miejscu. Ty się, gościu, zbugowałeś? Co jest z tobą? Chyba musimy pogadać z nim. Wydaje mi się, że właśnie sobie spieprzyłam grę. Wszystko fajnie, tylko że ten cały... O! Stój, śmiertelniku! To miejsce jest przeklęte. Spoczywa tutaj ktoś, kto stanowi zagrożenie dla całego świata. Mogę wyciągnąć broń? Daruj sobie dłuższe historie. Wiem, kto został tutaj uwięziony i wiem również, jaką mocą dysponuje. To moc, której boją się nawet bogowie. Sprowadzisz klęskę na wszystkie żyjące istoty. Poświęciłem bardzo dużo czasu, żeby dowiedzieć się, jak okiełznać tą moc. Wkrótce będzie moja. Widzę, że i tak ciebie nie da się zabić. Co ty, gościu, robisz? Czy wy to widzicie? W sensie, gościu postanowił odlecieć. Jeszcze raz sobie przegadamy dialog. Spoko. Teraz zrobimy sobie kolejny zapis. Kurczę, kocham błędy. Zastanawiam się, czy wszyscy mają takie błędy chore, czy oczywiście jak ja postanowiłam sobie zagrać, to nagle się dzieją dziwne rzeczy. O, i teraz. Mamy gościa.
Coś się znowu popsuło, bo nie mogę z nim gadać. Stój śmiertelniku. To miejsce jest takie, siarala. Tak, moc, poświęciłem bardzo dużo. Teraz spróbujemy sobie gościa wyklepać. Oj, dokładnie, gościu zginął, to mnie zagadał. To był najdziwniejszy ork, którego kiedykolwiek widziałem. Teraz jest wszystko tak, jak być powinno. Może dlatego, że był nieumarłym. Że co? Nic, wchodzimy do krypty, jeszcze jedno. Masz stać w miejscu i mi nie przeszkadzać. Pod żadnym pozorem nie wychodź na zewnątrz, zrozumiałeś? Ale mieliśmy tylko splądrować parę rzeczy i wrócić do... Zrozumiałeś? Tak jest. Pięknie. Teraz sobie z gościa zbierzemy to, co trzeba. Roślinkę też sobie wezmę. Dobra. Lecimy w takim razie. Wyciągnę sobie broń na wszelki wypadek, jakby teraz się coś jednak tutaj postanowiło zrespić. Tak, i teraz jest normalna kastenka. Na życie i na śmierć, na bogów i na nicość wzywam cię, arcydemonie. O, wow. Fajnie. Na portal, który otworzyłem, na ofiarę, którą złożę. Ofiarę z duszy tego człowieka. Wzywam cię, ześlij swoje sługi, które pozwolą ci wrócić do naszego świata. Zbudź się, Gordot. Cholera, co to było? Rytuał? O jakiejś ofierze mówiłeś. Chyba nie miałeś na myśli... Nie możesz się wycofać. Twoją duszę poświęcam Beliarowi. Żegnaj. Błagam, nie. Mam go zabić teraz? Tak jest. Chyba tak powinno być. Nowy zapis w dzienniku. Chyba mogłam sobie jednak wziąć stamtąd te mikstury, ale dobra, już się nie będziemy tym zajmować. Tak, dziennik chciałam. L, zaginiony. Tak, dalej. Kolejna wizja. Jasper, strażnik, który był z magnatem w grobowcu, to najprawdopodobniej ofiara, o której pisał w swoim dzienniku Oldrick. Powinienem zapytać o Jaspera kogoś, kto wie o strażnikach wszystko. Mam tutaj na myśli oczywiście Torusa. Dobrze, czy tu tutaj, gościu, coś masz? To w ogóle widzę, była chata... Tak, to była ta dziwna chata zamknięta, która mnie intrygowała. Dobra, idziemy do Torusa w takim razie. Pewnie jakiś jumpscare po drodze musi być, będzie i dostanę zawału. Po raz, nie wiem, który już w tej modyfikacji. Ale sama sobie taką modyfikację wybrałam. Kurczę, no. Trzeba było sobie zagrać w Orcades, jak już się tak uparłam na Gothica 1. No, ale to może będzie kolejna. Na razie tak mrocznie sobie zaczynamy. Dobra, Torus żyje, to jest najważniejsze. Dobra, Torus. Pilnie potrzebuję informacji o Jasperze, to bardzo ważne. Dlaczego więc sam do niego nie pójdziesz? No bo on nie żyje. Jak to? To on żyje? Żyje, choć ostatnimi dniami nie czuł się za dobrze. Nie mógł pracować na straży, więc magnaci zlecili mu jakąś prostą robotę. Porozmawiaj z Bartolo. No to jest na bank dziwne. W sensie gościu nie ma prawa żyć. Gościu nie ma prawa żyć i koniec, no. Czekam na jumpscare. Czekam na jumpscare, bo znowu idę na zamek i to pewnie znowu coś tu zaraz walnie. Walnie coś na bank. Czekam. Zaraz mi się pokaże, jak gościu ginie, nie? Bartolo? Muszę porozmawiać ze strażnikiem Jasperem. Torus powiedział, że odsunął go od obowiązków strażnika i oddelegował do ciebie. Jak ktoś, kto zachowuje się tak dziwacznie, mógłby chronić kopaczy i nas. Jedyne co mogłem, to odizolować go i dać jakieś proste zadanie, żebyśmy nie mieli kolejnego coś tam do rzeczy. To bardzo ważne. Jest w naszym magazynie na piętrze. W rozładunku pomaga mu Angus. Magazyn na piętrze, dobra. Gdzie dokładnie jest ten magazyn? Chyba wiem mniej więcej, ale się zapytamy. Wejdź na piętro i poszukaj mojej komnaty. W komnacie znajdują się drzwi, które prowadzą do magazynu magnatów, tylko trzymaj łapy przy sobie. Dobrze. No tam będzie jumpscare w tym magazynie. Tam nikt nie żyje w tym magazynie. Ja się założę, tam kurde, każdy jest martwy. Tam są wszyscy martwi w tym magazynie. Ja to wiem. Ja to kurde mać wiem. Strażnik, Sira.
Moment, źle idę, nie tędy. Ale ja swoje wiem. Ja swoje wiem, zaraz będzie jakiś jumpscare. Gościu nie żyje. Komnata Bartolo jest chyba gdzieś tutaj? Tutaj jest komnata Gomeza, no nie? Tak, to będzie ta obok. Czekam, czekam. Czekam, aż coś mi walnie zaraz w głowę. Tędy się idzie do magazynu. Czekam. No. Muzyczka grozy, a tutaj, kurde, gościu nieżywy. Wiedziałam, że tak będzie. Angus. Angus nie żyje. I co ja mam teraz zrobić? Mam wejść na górę? Czy mam iść do Bartolo, mu powiedzieć o tym, że gościu nie żyje? Wokół mnie dzieją się rzeczy coraz bardziej niewytłumaczalne. Toros powiedział mi, że strażnik, który eskortował Oldricka i Jasper, żyje. Muszę udać się do Bartolo i zapytać o strażnika. Strażnik nie żyje, no nie chcę nic mówić. Znaczy się, Angus nie żyje. Jezu, same drzwi się otworzyły. Wejdę na górę i umrę. Nie wiem, czy to dobry pomysł wchodzić na górę, ale no jak gościu miał być w magazynie, no to trzeba wejść na samą górę, nie? Pewnie. Albo się udać do Bartoli, powiedzieć, że Angus nie żyje. Ale wolę najpierw się udać na górę. Na samą sobie wieżę i potem zejdziemy sobie. Najwyżej gościa zabijemy, nie? Tylko pewnie przy tym będzie jakiś jumpscare. Oczywiście, prawda? Fucken zniknęłam. I się zlękłam przy okazji. Okej, już jestem. Czy wy to widzicie? Widzicie to, co... Co? Widzicie to, co ja? Przecież gościu zaraz się do mnie odwróci i okaże się, że... No nie, to będzie jakiś na bank jumpscare. Albo gościu skoczy, albo będzie miał tak wykrzywioną twarz, że... Może sobie broń wyciągnę. Jasper. Nie powstrzymasz mnie, zaraz nareszcie się to wszystko skończy. Dlaczego zabiłeś tego strażnika na dole? Myślałem, że jak go zabiję, to bestia zadowoli się jego duszą, a mnie zostawi w spokoju. Myliłem się, bogowie mnie opuścili. Uspokój się, chcę tylko porozmawiać. Wiem, co się wydarzyło przy krypcie. Byłeś tam razem z Oldrickiem. Zobaczyłem to wszystko w wizji. Potrzebuję informacji. Nic tak naprawdę nie zobaczyłeś. Półżywemu udało mi się uciec, ale nie na długo. To chce mnie dopaść. Nie zmrużyłem oka od wielu dni. Co się stało dalej, po tym jak uciekłeś Oldrickowi? To była klątwa. Nekromanta nie powiedział Oldrickowi, że po wejściu do grobowca zostaje się potępionym. Istotą bez duszy, ale żywą. Chcę przerwać to szaleństwo i ratować obóz. Potrzebuję jednak informacji, jak zmusić opętanego do mówienia. Nie wiem, Oldrick wypowiedział głośno coś tam i coś przybyło. Czułem chłód na całym ciele. Może to zaklęcie pomoże. Oldrick tym rytuałem musiał wybudzić Gordota. O nie, on się zbliża, obserwuje mnie. Nie! Gościu skoczy. Gościu se skoczył. Popełnione samobójstwo. Dziękuję bardzo. Dobra. Cavernesh Dreader. Zaklęcie, które według Jaspera może pomóc w porozumieniu się z Magnusem. Nie wiem, czego się spodziewać, więc powinienem być bardzo ostrożny, nim zbliżę się do opętanego i wypowiem zaklęcie. Dobra, wszystko jasne. Tylko teraz pytanie jest takie. Czy idziemy z tym do Magów Ognia? Do doktora? Czy do samego już w sobie Magnusa? Bo tego oczywiście już gra mi nie powiedziano, nie? Do kogo powinnam iść z tym problemem. Także fajnie. Fajnie, fajnie. No nie wiem, zobaczymy. Okej. Zejdziemy sobie. Spróbujemy iść może najpierw do magów.
do magów ognia. Wydaje mi się, że magowie powinni... Okej, straży mi oskarży o morderstwo. Cześć, Asym. Kogo my tu mamy? Czy to nie ten handlarz, który miał odnaleźć magnata? Tak. Jak na razie widzę, że zamordowałeś Angusa. Nie będę czekał i sam wymierzę ci sprawiedliwość. No chyba to jest żart jakiś. Czekaj, nie ja go zabiłem. Widzę, że cię nie przekonam. Chcesz mnie zaatakować? Tak, bo ty chcesz mnie zaatakować. Fucken! Nie! Kościół! No! Pizdo. Ja kurwa mam zapis na górze. Po tym jak gościu skoczył. No muszę jeszcze raz złazić. Nie! Jeszcze gościu nie skoczył. Dobra, fajnie, fajnie. Skaczesz już, dziękuję. Też bym chciała skoczyć na dół, ale niestety nie mogę, bo się zabiję przez przypadek. Jakbym będę chciała szybciej zejść. Może jeszcze jakbym miała lepszą broń, jednoręczną, lepszy pancerz, więcej życia, to byłoby lepiej, jak myślicie? Pewnie tak. O, chociaż może mam gdzieś jeszcze zioło uzdrawiające w ekwipunku. Jeżeli mam, to sobie je zjem, zanim zejdziemy tam do gościa na sam dół. Tutaj krew w ogóle. Dobra, zrobimy sobie kontrolny zapis tutaj już i lecimy dalej z powrotem na dół. Kocham to, jak nas wszyscy oskarżają o wszystko. Piękne, piękne, naprawdę. Dobra, zanim gościu do mnie zagada, to sprawdzimy sobie... Tak jest, mam ziółko. Niestety to zioło nie za wiele... O, mam napoje uzdrawiające. Dobra, many chcę sobie łyknąć. Teraz mi żal używać tej mikstury leczniczej. Dobra, tego nie robię, bo tutaj mam save'a z początku odcinka. Dobra, Asym oczywiście. Fak, no przestań mnie bić! No, kurde! Dobra, ale przynajmniej mnie nie zabija. Dobra, jednak mnie zabija. Fajnie, fajnie. Kurczę, jak ja się nie znoszę bić bronią dwuręczną? Chcesz mnie z... A coś się stanie, jak cię pobiję przed? Tak, masz mnie wtedy na hita. Nieważne. O ile ty w ogóle nie masz mnie gościu na hita. Dobra, no. No, możesz się, gościu... No fucking, przecież mnie gościu zabije, nie? Dobra, chyba, że jednak wypiję tą miksturę leczniczą i tak chwilowo mam zapis, także... Zapiszemy się na kolejnym slocie po tym, jak ją wypiłam. Nie znoszę czegoś takiego. Gościu, no jak my mamy się, kurde, mać bić? Dobra, udało mi się. Ale nasz... Fajnie, no zabiłeś kolejnego gościa, no gratuluję ci. Założę się, że nie będę w stanie unieść tej broni. Boże, mogę unieść ciężkiego dwuręczniaka, nie wierzę. Dobrze, przynajmniej mamy lepszą broń wreszcie. Przydałby się lepszy pancerz, no nie będę oszukiwać. Wszystko by się przydało i to wszystko, co się nazywa po prostu pancerz. A zapisałeś sobie, że zabiłeś człowieka? Nie, oczywiście, że nie. Kocham to, naprawdę, uwielbiam. Zapisujesz wszystko, tylko nie to, co trzeba. Dobra, tu mamy strażników. Wy się dziwnie na mnie patrzycie, jakbym coś zrobiła złego. Tutaj jest w ogóle komnata Oldrika. Czy ja nie powinnam do niej wejść? Ja mam klucz tutaj, no nie? Możemy spróbować tu wejść.
Dobra, jednak się rozmyśliłam, nie chcę tu wchodzić. Skoro gra mnie o to nie prosi, to ja tam wchodzić nie będę. Dobra, mam powiedzieć Bartolo, że zabiłam mu dwóch ludzi. Czy co mam zrobić? Nie, Bartolo ma to w dupie. Dobrze, fajnie. No to do magów idę. Znowu mam mało życia, no. Jak tutaj żyć? Nie da się po prostu, nie da się. Dobra. Myślę, że magowie będą zainteresowani tym. Diego, mogę coś od ciebie? Nie. Koristo. Aha, to by też nie... To na cholerę ja do was przyszłam. Na cholerę. Trzeba będzie w takim razie pogadać... Pewnie pójdę do doktora. Doktor mi powie, że mam wrócić do magów, a ja będę latać jak debil 500 razy. Jeszcze się okaże, że Magnus już nie żyje. Gdzie jakiś jumpscare? Dawno nie było. A ty tutaj, strażniku, stoisz z jakiegoś powodu? Ktoś już zdążył umrzeć? Czy tak po prostu tu stoisz? Dobrze. Nie zauważyłam wcześniej tego szkieletu. Teraz tak, pytanie. Które to były drzwi? To były te? Tak, to były te. Doktorku. Aha, też nic. Super, gościu. Mówisz, że musisz być ostrożny, po czym nawet do magów nie pójdziesz się zapytać, czy to, co robisz, jest okej. No dobrze. Dobra, spróbujemy w tym odcinku jeszcze pogadać w takim razie z Magnusem. Okej. Nie przestraszyłam się jakoś bardzo, ale gościu... Co jest? No ja mam się teraz z demonem bić, tak? To coś powaliło chyba. Ale ja nie mam życia! Halo! Ja nic nie widzę w ogóle! Lol. No ta, no jasne. Demon ma mnie na hita, ale muszę się nim klepać, tak? Super! A czy pan Znachor mógłby mi pomóc, czy ucieknie stąd? Mam jedną miksturę, która mi kurwa gówno daje. Mogę te drzwi otworzyć? Żeby na przykład ten strażnik mi tam pomógł jeszcze. Mogę już broń wyciągnąć? Dobra, no, z Magnusem i tak nie pogadam, bo się postanowił zamienić w demona. Aha, pan Znachor jednak nie żyje. Dobra, spróbujemy sobie... Ale widzę, że pan strażnik się postanowił... Oh my god, ale ten demon mnie klepie. Fucken! Ach... Chciałabym mieć chociaż pełne życie raz w tej grze, kiedy próbuję się z kimś bić i z kimś walczyć, otworzę sobie te drzwi. Nie podoba mi się tylko to, że Znachor postanawia jednak zginąć. No bo to nie jest jednak przyjemne. Odłóż te chole... Doktorze, proszę mnie nie denerwować. Bo ja tutaj mam... No, szkoda, że ty już nie żyjesz. Dobra, ja spróbuję sobie tutaj wyjść. Panie strażniku, proszę mi pomóc. Proszę mi pomóc z tym demonem, błagam. Jest serio, schowaj to. Co za idiota. Chodź tu. Chodź tutaj, demonie, no. O Jezus Maria, kochana. Nagle mnie walnie, właśnie. No, co jest? Aj, nagle postanawia go poklepać, jak ja już nie żyję, nie? No przecież. Przecież tak się robi. Aha, te drzwi się zamknęły znowu. Dobrze, no sobie otworzę z powrotem. Pozbieram sobie ze Znachora to, co mogę. A co za broń ma Znachor? Może jednoręczniaka ma? Mam miecz sędziego. Słaby ten miecz, ale myślę, że możemy spróbować zabić go jednoręczniakiem, nawet takim słabym. Chociaż na obrażenia jest różnica duża. Ale jednoręczna broń to jednak jednoręczna broń, prawda?
No co jest? W ogóle to było ha... Ja pierdolę. Ja mam po prostu tej gry czasami dosyć. Aha, teraz nagle mi wywaliło za drzwi. Dobra, no ja sobie założę tego dwuręczniaka jednak. Bo inną bronią się nie będzie dało tego zrobić. Wzięłabym sobie tego demona do ściany przytargała. Wow, strażniku, pomóż mi, proszę cię. No co ty robisz? Czemu nie walczysz z tym? Słuchaj, no gościu, ja nie chcę cię niepokoić, ale no tutaj jest demon i on praktycznie już wyszedł sobie za drzwi. Czemu, gościu, uciekasz? Ja pierdolę. Nikt mi nie pomoże, nie? Dobra, spróbujemy się wczytać. Ja spróbuję sobie wyjść z tym demonem stąd. Panie demonie! Gdzie jest znowu pan demon? Pan schowaj demon jest... broń! No schowaj! Czy ty sobie, gościu, jaja robisz? Naprawdę, jaja sobie robisz ze mnie. Demon jest za drzwiami. Jak ja otworzę te drzwi, to mnie zabije. Dzień dobry! Dobry! Ja uciekam. Ja stąd idę. Idę stąd. Najgorsze jest, że ja tego demona, kurde mać, muszę zabić, nie? Pytanie jak? Naprawdę. Pytanie jak? Dobra, moi drodzy, ostatnie podejście na braku w ogóle życia, bo ja życia nie mam. Otworzyłam mu drzwi. Schowaj broń! No, schowaj! Gościu, czy przestań sobie jaja robić ze mnie. Mówię serio, schowaj to! Chyba właśnie zbugowałam pana demona. Co ja zrobiłam z tym demonem? Pan demon się zbugował. Kurwa mać. Tak, ewidentnie się zbugował. No widzę, jak się zbugował. Oh my god. No znowu muszę mu drzwi otworzyć. Dobra, no spróbujemy się z panem... Mogę cię trafić, czy nie mogę? No fuck! Nie lubię. Nie lubię się bić z demonami, jak nie mam życia, bo aktualnie moje HP wynosi 11. Na przykład. Mam adepta tylko w broni dwuręcznej. Dobra, moi drodzy, spróbujemy się rozprawić z panem demonem w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to byłoby tyle. Najgorsze to, że nikt nie chce mi pomóc. Ewentualnie muszę spróbować iść i poszukać jakiś mikstur na zamku. Bo prawdopodobnie będę w stanie pootwierać jakieś skrzynki. Tak więc ja sobie przejdę i ewentualnie tutaj wrócę, mając zdecydowanie więcej czegokolwiek. W ogóle mając życie. Tak więc do usłyszenia do kolejnego odcinka, który myślę, że już będzie odcinkiem ostatnim. Ale nie jestem jeszcze tego w 100% pewna. Także do usłyszenia, cześć!